Siema, siema. I teraz jest sprawa taka. Jak widzicie, jest tutaj jedna gwiazdka. Tak, jest tutaj jedna gwiazdka. Przechodziłem tą grę już raz. Przechodziłem, robiłem main zakończenie. Main zakończenie? Nie, to było zakończenie, złe zakończenie. Jak widzicie, jedna gwiazdka to jest złe zakończenie. I to jest zakończenie, które dostajecie, jak po prostu przechodzicie grę, nie zbieracie niczego szczególnego, nie szukacie żadnych ukrytych minigierek ani nic, co trzeba praktycznie robić, a zanim to trzeba uzbierać wszystkie jakieś tam rzeczy, bo więc tak. Tym się może chciał zająć. No. New game. Najmniej na empty spot. To jest trochę zbyt rozjaśnione chyba. Chociaż nie wiem, bo ja lubię grać na jaśniejszym, bo trochę mi to światło świeci. I mnie widzę. Ale... żeby był klimat. Może tak? No, nie, tak zdecydowanie nie. Kurwa. No może tak. Powiedzmy. To jest trudność. Ja cię dupia. Dobra. Na tym grałem. Więc harder experience, myślę. Nightmare nawet nie tykam na razie. To jest w ogóle... Wait, a Terrify nie ma permadeath, nie? No bo Nightmare ma permadeath, że umrzesz i faktycznie już... Okej, nie ma permadeath. Umrzesz i musisz od nowa wszystko robić, wszystkie pieciące. To jest pojebane. Zwykły FNAF nawet takiego czegoś nie miał, że trzeba 5 nocy robić. No ale tutaj te noce trochę inaczej wyglądają. To wszystko trochę inaczej wygląda, więc... To nie jest taki typical FNAF experience, ale jest dobry. No i tutaj w niektórych miejscach nie możemy się chować. I to jest zjebane, ale myślę, że to może być śmieszne. No wiesz, zestram ze stresu. Ten film jest sponsorowany przeze mnie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, pracuję aktualnie nad moją grą. Bardzo oryginalną, bardzo cudowną, więc jeśli chcecie się tutaj jakoś przyczynić do tworzenia gry, możecie na spokojnie wbić Międzywymiarowa Armia, Patreon i wspierać nas przy tworzeniu gry. A jeśli ktoś chciałby coś posłuchać, to mamy jeszcze z Grzesławem nowy kanał. Tutaj mój Grzesława kanał. Jeśli ktoś chciałby posłuchać jakieś AI generated piosenki, tak po prostu dla beki, to możecie tutaj znaleźć jakieś coś dla siebie. Myślę, że projekt bardzo, bardzo fajny, bardzo śmieszny i mam nadzieję, że wam też jakąś radochę przyniesie. Dlatego o tym mówię. Ale to tak na marginesie, przy okazji, jak już się reklamuję. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że pracuję nad grą i że możecie mnie tutaj ładnie wspierać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie i wracamy do odcinka. Ja tu speedrunuję. To będzie speedrun gierki, ok? To jest speedrun. Tutaj to nie jest po to, że... To nie jest po to, żeby tu, wiecie... Żeby ta gra jakoś... Żeby was zapoznać z tą górą. Nie wiem, idźcie sobie do Elevena i sobie obejście na spokojnie. To jest gra... Nawet się przestraszyłem, bo znam. bo pamiętałem po prostu. To jest gra, w której speedrunujemy gierkę. Zakończenie. Szybki speedrun. Robimy trzy gwiazdkowe zakończenie. Najszybciej jak się da. Nawet nie rozmawiamy z NPC. Chyba, że musimy. Tak jak w tym przypadku.
No. Nie wiem od kiedy Mike jest czarny, ale tak się stało. Siema, stary. Dobra. Dobra, szybko. Ten początek jest głupi. Głupi jest to, że tego intro nie można wyłączyć jakoś czy coś. I mam wrażenie, że gra jest za głośno. Ja pierdolę. Zapomniałem ściszyć grę. Czy teraz jest... Teraz musi być o wiele lepiej, nie? Teraz musi być naprawdę o wiele lepiej. Nie no, kurwa, nie zapisałem. Ja okej. Okej. Nieważne. To by być speedrun gierki, a... Głupie. Tak. Tak. Tak ma być. Tak właśnie ma być. Dobra, i teraz jest o wiele lepiej. Nie będzie mnie zagłuszać muzyka. Dobra. Lecimy. To możemy speedrunować, to w ogóle w chuj z tym jakby. Chuj z tą gierką. Później będziemy musieli chyba przechodzić grę. No. Wiesz, chyba będę po prostu celować w ten. W środek. Będzie szybciej. No kurwa, nie trafiłem nawet w środek. Nieważne. Aha. No co? Łatwa gierka. Napierdalamy. Dobra. Teraz jest ten etap, gdzie będzie nas gonić. Ja nie wiem, czy to się w ogóle da. Chociaż... Czy to będzie nie wiem, to będzie przedłużenie. Ale to ma być szybka gierka. Dobra. Teraz faktycznie się zaczyna to, co miało się zacząć. Ej, nie stój mi w drodze, kurwa. Chłopie, co hejtuje pizzę z ananasem. Niech ktoś se lubi, co se lubi. Nie wiem, ja raz próbowałem, nie było aż tak źle. Może trafiłem na dobrą. Może trafiłem na jakąś specjalną. Dobra. Freddy FNAF, wchodzimy. Wchodzimy w złotego Freddy'ego. Nieźle. I w ogóle usłyszałem kilka takich rzeczy. Że ta gra jest zajebista, że ona nie ma błędów, że ona jest bezbłędna, idealna. Od pewnych osób. W sensie, nie że oni mi tak powiedzieli, ale tak na filmie powiedzieli. I ja miałem takie trochę XD na twarzy, bo faktycznie, gdy pierwszy raz przechodziłem tą grę, spotkałem się z kilkoma błędami. Nie powiem, że nie. Więc... Jak dla mnie, to jest trochę XD. Że ta osoba, ta jedna osoba, nie powiem kto, ale ta osoba no trochę tak, trochę bardzo przechwalała tą grę, trochę za bardzo, ja rozumiem, ale nie wiem, może po prostu nie widział żadnego błędu, nie wiem, może tak być. Ale nie wiem, z mojej perspektywy to wygląda no XD, no bo trafiłem na kilka błędów i to takie spore błędy, że faktycznie musiałem wyjść z gry i wejść na nowo. I wtedy się dopiero naprawiało. I nawet po jakby kilkukrotnej próbie zrobienia czegoś wciąż się nie dało, więc no jak dla mnie to jest błąd, ewidentnie. I to nie jest taki jednorazowy, tylko to jest taki stały błąd w grze. Mogę nawet pokazać, jeśli szybko dotrę do tego miejsca, chociaż... Aj, wait. To miał być speedrun, gdzie ja biegnę. To ja tutaj miałem iść. Czy ja mogę to... Nie, tego nie mogę akurat skipnąć. No to musi być, no i jego... Pokaż ten giat. Pokaż! Look at this cake!
Nie no, nieźle. No. Ej, do góry. Aha. 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 Dobra. Idziemy. Idziemy dalej. Nie. Chłop nie chce biegnąć. Uga, buga. Dobra. A teraz mi się to włączyło. Głupie Windows. Dlaczego? O, dead body. A body has been... Ej, no weź biegnij. No kurwa. Ej, dlaczego on nie chce? The fuck? Ty kurwa. No. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiem, ten klawisz by się jakby zbugował i ta głupia funkcja Windowsa. Nie wiem, po chuj to jest w ogóle. Ktoś mi wytłumaczy, że to chyba 5 razy musisz kliknąć pod rząd i coś takiego ci wyskakuje. Po chuj, ja się zastanawiam. Nie wiem, jakby to mi tylko kurwa przeszkadza. Przez cały czas. Jakby, no, ja wiem, że to można to jakoś unikać, nie wiem, nawet patrzę, czy można to jakoś wyłączyć i jakoś... Nie wiem, nie widziałem. Nie widziałem, żeby dało się to wyłączyć. Jeśli da się to wyłączyć, to nie wiem, ktoś da znać coś. Ale... No jest to wkurwiające trochę. Ja nie powiem, że nie. Dobra, pierdolnij mu krzesłem. Spierdalamy stąd. Ty pojebało cię? Chłopie. No, Oswalda pojebało. Dobra. Gierka. Dobra, bierz go już. I w ogóle patrzyłem, czy coś się zmienia, gdy nie klikasz tego w ogóle. Nic się nie zmienia. Nic. No jakbyś w to napierdalał kurwa krzesłem, to nic się nie zmieni. To może w sumie nawet możesz tego nie klikać. To nie ma znaczenia. To jest tylko na pierwszy playthrough jakby. Żebyś myślał, że masz jakąś jakby szansę czy coś. Że faktycznie coś robisz, że faktycznie coś walczysz o coś. Nie wiem, ale to ma takie wzbudzić wrażenie u siebie po prostu jakieś. Takiej grozy, presji, takiej... No, wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi. Tak, dokładnie. I teraz mam zadzwonić po mamę. Wiecie co? Ja to zrobię w taki sposób. Teraz ważna rzecz. Póki on śpi. Póki stary śpi. Okej, okay, nie. Tu jest szansa na to, że wypadnie maska Freddy'ego. Mi się zdarzyło, ale chyba już się nie da. Nie, chyba już się nie da. Chyba się da co raz na dzień. I wtedy miałem takie szczęście, bo kurwa. Ja mam tu maskę Freddy'ego, przetrenowałem ją i sobie myślałem, kurwa, ale mogłem sobie ją zostawić i ona coś faktycznie mogła ten, nie? Oznaczać, nie? Mogłem coś zrobić z nią. Nie no, wychodzi na to, że nie da się z nią nic zrobić. I ona faktycznie jest tylko ułatwieniem. Ja myślałem, że ona tam jest. Po prostu. Zawsze. A wychodzi na to, że nie. I jakby... Czy ja tam muszę iść do niego? Się zastanawiam teraz. Muszę iść. Myślałem, że mogę to pominąć.
Dobra. Stary, wstawaj. Dobra. Robimy tak. Ej. Oj, bo to jest rozjebane. O kurwa. Teraz zauważyłem. Wait. Najpierw sobie pozbieramy itemy. Itemy, tak. Itemki. Lutujemy. Póki stary śpi. Lutujemy to miejsce. Tutaj już nie ma nic. Nie ma już nic. Tutaj w teorii można go zauważyć, ale nie wiem, czy on przyjdzie z lewej czy z prawej, tak jakbym chciał, więc to może być ryzykowne. Telewizor. W teorii można telewizor włączyć. Ale wtedy też nie wiem, jak przyjdzie. I tutaj chyba żadnych itemków się ten nie znajdę. Nie no, mogę z pewnością na pewno w garażu go zawołać. W garażu. To jest piwnica. Dlaczego ja go słyszę po prawej? Mogę go tu zawołać? Ej, spierdalaj. No już tu idzie. O, widziałem. On tam poszedł. Język starego. Dobra. Tu niczego nie ma. Nie, tu niczego nie ma ważnego. To jest głupie, bo tu trzeba wejść faktycznie w ten telefon. I zamknij mordę. Najpierw wyjść znowu, schować się i teraz znowu wejść w i itemy tu. I teraz czy pamiętam jego numer telefonu jego starej? To było 8888. Nie, już pojebałem na starcie. wait, jeszcze raz. To było 5555 683. No kurwa, znam na pamięć numer jego starej. Już nie wiem. Dobra, speedrunujemy to. Kurwa, ej, prawie mi wyszedł. Przez chwilę patrzyłem na telefon i nie zwróciłem uwagi na to, że chłop tu stoi. Aha, nie mogłem nawet wyjść. Chyba. Ej, bo ja się... Okej, nie. Myślałem, że się zbugowałem. I że się nie mogę ruszyć przez chwilę. Chciałem mówić, że no kolejna świetna... Jakby wiecie, produkcja FNAF. No. Bezbłędna i w ogóle. Nie no, to akurat było przemyślane. Ale wiecie, o co chodzi. I tak to jest o wiele lepsza gra niż ostatnie gry Steel Wolf. Tak szczerze. A jeszcze wiem, że tutaj może być Stitch Rave. Tutaj przy tym oknie. Ja nie wiem, szczerze. Ja nie wiem, czy on tu może wejść. Nigdy on mi tu nie wszedł. Ja się też tu rzadko ukrywam. Ale tu w tym oknie faktycznie może się pojawić Stitch Rave. Tak. Stitch Rave. Dokładnie. To ten taki animatronik, który jest trochę takim szkieletem, ale trochę przypomina Enarda, ale ma taką pelerynę dziwną i
i ma dwie dusze w sobie. I to ma symbolizować może Golden Freddy'ego czy coś. Nie wiem. Takie były teorie, że to przez niego właśnie była ta dusza takiego miłego, niewinnego dziecka, które wszystko widzi i tak dalej. A dusza takiego wkurwionego wiecznie dziecka, takiego strasznie niemiłego dziecka. I ona nic nie widziała, ale sterowało ciałem. I to było, to był mały problem. Bo wychodziło po prostu na to, że mordowali ludzi. Ej, bo ja słyszę starego, a nie widzę. A ja bym chciał tego Stitch Rafe'a, wiecie... Ja bym go chciał tak zobaczyć in-game. Ale nie wiem, czy jest mi dana. O kurwa! Okej. Okay. Chyba tu może wejść. On tu może wejść. SS! Dekliknąłem przez przypadek. Jakbym miał Jakbym miał permadev, to teraz bym... Z pewnością nie żył. Dobra. Ja chciałem wyjść i wejść. Aha. Okej. Okay. The lights flicker, ale nic się stało. Tutaj faktycznie jak jest ten... Wyjdź. Tutaj jak jest ten plakat Godzilli, czasami może być plakat z wyrodniałych w ogóle? Te książki? W sensie tej okładki jako plakat. Więc też ciekawe nawiązanie. Chyba go nie zobaczę. Chyba mnie nie lubi. Albo to tak nie działa. Nie wiem, czy się pokój zawsze ładuje na nowo i że jest szansa na nowo, czy co noc. W sensie, tak, co noc. Co noc albo co dzień. O nie, bo to jest... Ja cię dupię, nie. Ja muszę na nową matkę za... Nie. Pierdolisz. Ja zapomniałem, że teraz... Może też ustawić coś takiego jak safe frequency, czy coś kurwa, nie wiem. Częstotliwość save'owania gry, że tak powiem. I... Ja pamiętałem, że ta gra się trochę częściej zapisywała. Ale niestety to nie to. Ej, może tym razem... Nie, nie mam szczęścia. Myślałem, że wyjdzie FNAF maska. Gdzie on jest? Ej, czaicie, gdyby ten... Gdyby noise meter... Łooo, pierdolę! Ja nie idę pod to łóżko. Ja pierdolę, idę z szafy. Trzymaj! Puchuj, to puściłem. Dobra, jeszcze raz. To jest zajebisty speedrun. Bezbłędny. Ej, ale może faktycznie ta maska wypadnie. A, i... Nie, no nie ma.
Zakrzyki pojebane. Jest! Mamy to! We win those! Zrobiliśmy to. Bierz to. Dobra, bierz to. Mamy maskę, nie możemy umrzeć teraz. Jest? Nie. A było? Nie, to nie jest on. Myślałem, że tutaj po prawym, że przy prawym oknie, ale nie, bo on się tutaj przy lewym pokazuje. Chuj z tym. Ej, gdzie się najlepiej chować, tak myślę? W skrzynkach chyba. W skrzynkach? No, tylko że skrzynki nie mam. Bo ją rozjebali. To jest problem. Pod stołem, ale nie mam latarki. To też może być problem. To spory. Nie no, myślę, że w moim aktualnym stanie, myślę, że szafa jest moim przyjacielem. Po prostu nie trzeba... Nie mogę tego spierdolić głupio. I będzie wszystko git. To jest plan. Ja pierdolę. Muszą napierdalać. A czemu? Czemu ja za każdym razem muszę iść i popatrzeć mu na, kurwa, na jajca? On ma wywalone jajca na górę, kurwa. Patrzcie. Jasne. I po chuj mi to mówisz, że po raz trzeci, chłopie. Ja wiem. Ja wiem, co ja robię. Ja już jestem ekspertem Freddy FNAF. Cześć, Jinx. Jinx w ogóle jest zajebista. Ja myślę, że ją dodali, można ją głaskać. No wiecie, to jest Mega Cat Studios. Więc ma to sens? Pierdolę. No, zamknij się. Teraz. Teraz. Freddy Mask. Nie, teraz nie. Okej. I patrzcie, jak teraz dzwonię, to teraz noise meter jest na czerwonym. Całkiem wysoko. I dlatego on tutaj przychodzi i trzeba się ukryć. Głupia szmata. I to by było teraz śmieszne, gdyby dało się ustawić voice meter zamiast internal, że jakby odczytuje tylko to, co jest w grze, żeby było external. Chyba tak, to tak. Chyba tak to się nazywało. W sensie, że też słychać nas. Słychać nas, słychać co my mówimy. I to by było super, bo... Robiłoby jakby, byłoby większa... jakby to nazwać... No groza byłaby po prostu większa. Byłby stres. Też jest zniszczone. Super. Nieźle. Odkurzacz działa. Nie no, teraz... Teraz go nie spierdol. Kurwa, słyszę go. Chodzi tam. Jest w korytarzu. Okej. Chyba wyszedł. Okej.
O kurwa. A to nie jest on. Dźwięk mnie w chuja robi. No ambient głupi. Nie słychać kroków. O, idzie. Jest albo w jadalni, albo tutaj obok. Po lewej. Wyłączcie ten ambient. Zaraz słucham, gdzie stary jest. O! Wyszedł. I to by było chujowe, gdyby randomowo sobie sprawdzał szafy. To by było przejebane. Okej. Okay. Spierdalamy. Głównym wejściem. Okay, teraz nas nie usłyszy na szczęście. Wychodzimy. No. I zajebiście jest. Jest zapis, jest git. Znaczy, był zapis? Jeszcze nie było zapisu. Teraz chyba jest zapis. Chyba. Chyba był zapis, co nie? A jak nie będzie zapisu, to będzie chujnia. Oh, wait. No to jak już mam jakąś część... Nie chciałem tego. Nie to. Do czego ja mam część? Do tego, tak? Tak, do tego. Czy ja mogę w to napierdalać już, bo to jest... To daje dużo stonks, tyle co wiem. Kurwa, napierdalamy. Okej, 11, zajebiście. Exit. 11 tiketów. Okej. Super, więcej nie mamy, I guess. Nie mamy. 11 tiketów. To jest dobry wynik. To jest najbardziej efficient maszyna. I jak ktoś chce zbierać tikety, to polecam właśnie tą maszynę. To będzie rzecz, która jest absolutnie pojebana. Jak ją zobaczyłem. Tutaj możemy biegać na razie. Aha, to tutaj nie możemy się schować. Tu możemy. To jest pojebane. Czy tu jest literalnie dziecko zamknięte w endoszkielecie? I Spring Bonnie nas chyba nie może na razie złapać. Na razie jest tyle co wiem. Odpoczynek. O, i tutaj jest a wallet for my father, czyli no, dokładnie. To jest właśnie to. To jest to, co wam pokazałem. To jest zamknięte. Tu musimy do Jeffa iść, prosić go o klucz. Myślałem, że się wyjebał. No debil. Myślałem, że królika słyszę przez chwilę, ale nie, jeszcze nie. Dobra, chodź tu, kurwa, Jeff. To jest trochę taki symulator chodzenia. Trochę. No bo jednak trochę tu trzeba pochodzić. I takie speedrunowanie tego nie jest zbyt
najbardziej przyjemną rzeczą. Aha. No. Okej, okay, bierzemy te śmieci, wypierdalamy śmieci. Przy okazji zbieramy jakiś loot. Dobra, loot ze śmietnika. Let's go. Dobra. Puzzle Matrix. Dobra, znaczy Matrix. No. Ładowanie też mi się wydaje niepotrzebne. Ale okej. Okay. Przynajmniej jakiś advance. Jakiś advance? Nie, jakieś advice, co chciałem powiedzieć. Coś, jakieś podpowiedzi są. Co i jak? Najlepszą podpowiedzią. Moja ulubiona podpowiedź to jest: jeśli przegrywasz, nie daj się złapać. To jest najlepsza podpowiedź. Najlepsza sugestia i pomoc, jaką mogłem dostać. To jest jak idziecie do psychologa z depresją, a on wam mówi: no to przestań być smutny. Proste rozwiązanie. Kurwa, co ty się przejmujesz? Masz depresję? Po chuj! Człowieku! It's free enough! Kurwa, jest tyle rzeczy, którymi możesz się cieszyć. Czyli FNAF. A to już jest dużo. To jest w sumie main powód szczęścia wszystkich. Więc czemu ty jesteś smutny? Dobra, gasz tą latarkę, bo to jednak będzie mój może być mój lekki struggle, jak nie będę mieć latarki. Być mały problem. Miałem wybrać. Dobra. Rozkręć się, kurwa. Ale dziwne, że on go tutaj nie ten. Że go to rozkręcił, że go tam nie rozjebało w środku. W sensie, że on się zna na tym, nie? To mnie trochę tak dziwi. Pierdala. I my tutaj po prostu zostawiamy Majka, licząc na to, że po prostu uciekł. Nie sprawdzamy nawet tego, czy uciekł. Po prostu wracamy do domu. Nie no, proste. Ale no, no właśnie. Zakładamy, że Mike przeżył. Przez to, że kolejnego dnia już trzeba ratować drugie dziecko, więc prawdopodobnie już tamtemu spierdolił i tak dalej. No, chodź tu. Nie no, dzik, super. W dzień nie będzie, co nie? Nie będzie w dzień. Nie no, w dzień to po prostu... No. Siema, stary. Takie rzeczy się dzieją. W dzień. Jest w sumie spokojnie. Nie trzeba się przejmować. Jest najwyżej szkołą. No, idziemy. Leć, dzieciaku. Szkoły. Szybko. School day 2. Dobra. You can check quest log w menu. To wiem akurat, że ta gra ma opcję sprawdzenia questów. Ma opcję sprawdzenia w ogóle nawet
ten dialogu, o czym kto mówił, jak się na przykład klikło przez przypadek, się skipnęło. Jest taka opcja. Kto by pomyślał, że takie coś miał? Ja się zastanawiałem, czy można przejść tą grę bez używania fajerwerki. Się zastanawiałem. Bo wydawało mi się, że fajerwerki to są... Czy to jest jedno z rozwiązań? Ale nie, wychodzi na to, że te fajerwerki trzeba użyć chyba. Chyba, tak mi się wydaje. I szczerze, wygląda to tak dziwnie. To użycie fajerwerki wygląda tak dziwnie, nienaturalnie, że faktycznie wygląda jak jakiś... jak poboczna opcja, że tak powiem. Że nie wygląda jak coś, co powinno się wydarzyć. Nie wiem, jakoś... To użycie fajerwerki jest dziwne. Nie wiem, ta scena strasznie mnie tak... dziwiła. Osoby, które wiedzą, co chodzi... Wiedzą, o czym mówię. A ci, co nie wiedzą, to się mogą zastanawiać, mogą później zobaczyć. O co chodzi. I po chuj, ja idę do tego domu. I tak będę musiał z niego spierdalać. Nie wiem, to jest... Bez sensu. Naprawdę bez sensu. No i co, idziesz tu... Tu ci wypierdala, kurwa. Stary, spierdalasz w pokoju. No i co? No i teraz jest... Uciekli z domu. A po chuj, żeś tu przylazł. Ale problem jest teraz taki, że chłop reumuje. Czy ja mam... Mam linę? Nie mam liny. Muszę znaleźć linę. Czy się powiesić? Nie. Nie, gdzie on jest? Gdzieś po lewej był. Ja tutaj wolę grać bezpiecznie. Poszedł do salonu. Fajnie, teraz idzie po lewej. Zaraz stąd wyjdzie. No dawaj, o już napierdala. No co on tak do tej szafy podchodzi? Jesteś chyba marny. Normalny jesteś tu chyba. Dobra. No nie, on tu idzie. Nie ma tu liny. Co ja wziąłem? Baterię, ja pierdolę. Ej, mam linę! Mam linę, jak jej nie zauważyłem, jestem głupi! Dobra. A tak patrzę, kurde... Podchodzę do tego okna, co jest, mogę rzecz wybrać. A takie rzeczy faktycznie, to wybieranie itemów jest tylko wtedy, gdy możesz faktycznie wybrać coś, co możesz użyć. Że jak nie miałbym liny, to nie miałbym tego wybierania. I on takie, what? I faktycznie jest lina. Idziemy to odłożyć, bo znowu nam się nazbierało rzeczy. Tych kulek nie mamy na razie. Tyle wiem. Tego też nie mamy.
Czekaj, o które ja mam? Temat. Okej. I tylko, że przechodzę. No to mi i tak nic nie daje. Ja to muszę po prostu wszystkie zrobić, żeby być w, jakby być w stanie naprawić to. I dzięki temu będę mógł tutaj odebrać nagrodę. I jak to zrobię w piątej nocy w pizzerii Freddy FNAF, to dostanę minigierkę ukrytą. No i się wyjebał. Dobra. Tu jest baba, która nie lubi szczurów. Bam, bam, pa, bam, 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 pa, bam, pa, bam. Okej. I czy mam zapis? Proszę. Nie. Czekaj, co? Go to the pulpit. Ej. What? Dobra, mam to. Ja to idę odłożyć szybko. Nie, ja to odkładam o to od razu. W sensie, jak mam stracić progres, stracić itemy, które mi są potrzebne. Itemy, specjalnie mówię itemy. To znowu to. Co się zrobiło? Nie. Co się odjebało? Dobra, naprawione. Mam tego więcej? No, mam. Puzzle Matrix. Nie. To nie do tego. To ostatniego. Ej, ja to... Dobra, nieważne. Ty kurwo. Dobra. Okej. Zgasło światło. Dobra, nie wiem, czy on tu gdzieś jest. A zdecydowanie powinien zapalić światło. I stąd spierdalać. On tu idzie? Tak, okej. Nie wiedziałem, z której strony. W sensie, w których drzwiach jest. Hihihihi, nie widziałeś mnie, kurwa? Idź tam, na prawo. Ja już byłem schowany, jak ty, kurwa. Byłeś za drzwiami, to ja już byłem niewidoczny w terenie. Chcesz mi coś, kurwa, powiedzieć? Chcesz coś mówić? Ja bym musiał screwdriver zrobić.
Ja nie wiem gdzie on jest. O kurwa! No i on już tu idzie. Dobra. A, tu mogę. Mogę wyjść? Nie, muszę to skręcić, co nie? Tak. Wait, tu jest zdjęcie. Okej. Okay. Ja tu muszę pamiętać, że ja muszę to zbierać. Dobra. Chikorita! Run! Objective! Run! Spierdalaj! Dobra. Ej, nie wiem czemu, ale zawsze jak mu to wypada, to wygląda jakby ktoś w niego rzucił tym. Nie wiem. Dla mnie to wygląda serio, jakby on w tym dostał, jakby w łeb tym dostał. Że się tak odbiło. Może tak podświadomie tak bardzo go nie lubię. Może tak być. Nie wyjdziemy. Sadgę. A ja lubię go tak. Lurować w przeciwne miejsca. Na mapie. Pierdolisz. Nie widział mnie. Jest zbyt daleko. On jest krótkowzroczny. Mówiłem. Jest krótkowzroczny. Nie widział. Wszystko jest okej. Okay. A pewnie mi się wydawało. Pewnie to cika. Znowu. Dobra, teraz czekać. Tutaj nie ma przejścia naokoło. Trzeba czekać, aż on pójdzie sobie. A ja mam pomysł. Chociaż nie wiem teraz... Nie wiem, gdzie on poszedł. Nie mogę się schować pod tym. Aj, karamba. Okej, okay, jest tam z tyłu. Jest z tyłu. Po lewej. Okej. Okay. Wracamy do Jeffa. My friend Jeff. Dobra, tu jest drzew, siema. A co myśli, no kurwa, no ja patrzyłem pizzę, ale przecież nie ukradę pizzy. Jak ja mam ukraść pizzę? Spoiler? Ukradnie pizzę. Ale ja nie mógłbym przecież ukraść pizzę, nie? To jest niemożliwe. Ja ukraść pizzę? Skąd? Ale przynajmniej nie rozpierdala animatroników jak Gregory. Tak, nie wiem, plus może coś. Zawsze nie jest najgorszym chujem. Nie żeby sugerował, że jest. Aha. To XD. Nie widział mnie? Zgasił światło, skurwysyn. O, tu był. Nie, ale kto to...
To była Chica. Ja pierdolę, Chica mnie zmyliła. Talk to Jeff. Czekaj, bo ja już nie wiem gdzie. Okej, dude. Ale da, nigdy bym nie ukradł pizzy, przecież jestem dobry chłopak. O, taki dobry synek jestem. No ty tak, gdzie? No i chuj. Zrobi to. Sorry za spoiler, ale on to zrobi. Okej. Ja jeszcze tak w myślach myślę, że tak sobie w myślach myślę, no. Tak dokładnie było, że... No, przez speedrunuję, szybko pójdę do tego pokoju, będzie gitne. Nie, nie zauważy mnie. On nagle wychodzi z tych drzwi, do których miałem wejść. Panika jak chuj. Ej, ty se idziesz? Okej, wyszedł. Hehe, chuj ci w dupę, stary. Czy zebrałem to zdjęcie? Powiedz, że mam to. Mam to zdjęcie, okej. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby mi się nie zapisało. Spierdałem stąd. Okej. No, to nie jest mój problem teraz. To przyszły ja się będzie przejmował. Ja idę szczurem, kurde, nastraszyć kobietę. Co to się tam teraz stało, nie ma znaczenia teraz dla mnie. A ty chcesz szczura? Nie, on nie chce szczura. On ma swojego szczura. A to był chujowy żart. A nie, to szczur, brudny szczur. O, idzie on. On sam wygląda jak szczur. Just saying. Ej. To ja nie tutaj miałem wchodzić. Tutaj. No, bateria, elegancko. Tu nic nie znajdę. To kurwa wyjebał się prosto przed lodówką. Aby kurwa zajebał w tą metalową... W metalowe drzwiczki? Co by było? Byś tam kurwa został. Byś był razem z koleżanką w tym... zamrażalce. Spoiler. Kolejny. No. Trochę chujnia. Bo jest ciemno. Olaf, nie teraz. Proszę cię. Olaf, nie teraz. Idę stąd. Idź! Ty kurwa, pajacu! Okej. Jestem bezpieczny. Olaf, kurwa mać! Co to było? Światło jakieś. O, ci położę. Co to na to?
Dobrze, Olaf zneutralizowany. Przynajmniej mam tylko nadzieję. Jakby tu czekał na mnie, byłoby chujowo. Wait, czy ja? Myślałem, że słuchawki jakoś ściszyłem. Czemu jest tak cicho? O, idzie. Wiedziałem, że słyszę. Dlatego było tak cicho, bo był daleko w chuj. Idzie. Okej. Poczekamy, aż tu przyjdzie. Co poszedł? Poszedł se w pizdu. Dobra. Pierdolisz. No. Idź stąd, proszę cię, chłopie, spadaj. No jakbym mógł tu wyjść i go lurować. Nie, to muszę zrobić. Mogłem to wcześniej zrobić, jak mnie nie atakował przecież. O kurwa, co? A on tam wszedł. Ej! Kurde. Idź tam na lewo. Spadaj. Patrz, twój złoty kolega. No, wypierdalaj. Nikt cię nie lubi. Znaczy ja cię lubię, ale wiesz. Na zasady. Czy coś. Gdzie ja się mam... No, super. Nie, elegancko, po prostu zajebiście. A, i tu też nie wyjdę przecież. Chodź już. Ta animacja Chiki jest trochę zabawna. Jak ona tak chodzi. Nie wiem, jakaś taka... Okej, to Chika było. To nie jest Chika. Nie, miałem odebrać, a nie latarkę. Hello? 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 Nie, no wiem, że dodali Fungaja tutaj. I że ma jakby nowy odświeżony głos. Teraz by chyba nie może zaatakować, ale chuj mi to w sumie da. Jak i tak idę tam. To miejsce i zaraz wyskoczy. Ej, ja mogę tak? No nie, nie mogę. No. Spierdalaj. A chuj ci, kurwa. No nie.
Okej. Okej, uciekliśmy. Jest git. Escape. Go home. Dobra. Dzięki za instrukcję. Dobra. Dwa dni za nami. Trochę taki bardziej creepy Scooby-Doo. Jinx, chodź tu. Mogę? Mogę. Ula, wiesz, że zostaje. Nie, no śpi teraz. A w sumie za nim nie szłem. Wcześniej. A jak? A, nie mogę iść. Zajebiście, że ta gra daje mi wybór. Dzięki gro, I guess. O, super. Majtki taty. I baterie między nimi. Czy coś. Ej, bo ja już mam chyba dwa itemy starego. Mam portfeli zdjęcie. Jeszcze trzy itemy. No to każdej nocy jest. Jedna. Chyba. Już nie wiem. Tu się nic nie pojawiło, nic nie odnowiło się. A tu teraz mogę wejść. Tu się nic nie pojawia? Nie. No ja dalej tak sprawdzam rzeczy, bo to wiadomo, że ta gra jest jeszcze w miarę świeża. I zawsze jest szansa, że coś znajdę. Na przykład starego. Daj mi speedrunować tę grę. Proszę, daj mi już to przejść. Nie, daj mi przejść do... A, nie wiem, co ja czekam. Myślałem, że dalej cutscenka jest. Dajcie mi przejść już to. To jest like useless. To poziom ze szkołą. Nie wiem. Jak na moje powinna być opcja wyłączenia tego. Bo jak ktoś chce szybko sobie przejść. Ona w szoku. Ty mam! Jak mogłeś? Ej, te gumowe łapki zawsze były zajebiste. Ja zawsze lubiłem te gumowe zabawki, ale to zawsze tak dziwnie śmierdziało, nie? I matka zawsze nie lubiała to. I to się też często na ściany przyklejało i później zostawiało takie na ścianie takie ślady. No, pamiętam, że miałem takiego też, takiego kosmita. I też taką łapkę miałem. Więc no fajne gumowe zabawki. Super. Już mam 20 lat i teraz znam inne gumowe zabawki. To nie jest do końca to samo. Stary dobry czas. Jak ja będę tęsknić. Wolę gumowe łapki niż gumowe fiuty. Zdecydowanie. Dobra. I też się zastanawiałem, jak to jest kurwa możliwe, że dyrektor, pani dyrektor dosłownie zostawiła klucze do gabinetu dyrektora w klasie. Jakby, jak mało odpowiedzialnym można być. A, i jeszcze tutaj możemy daty odgadnąć. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
16 jest tych krzyżyków jakby. No to nie wiem, czy teraz jest 16 czy 17. Chyba 16 to miałoby sens, bo 8 jest rocznica FNAF. I mogli to po prostu zrobić razy dwa. Że po prostu 8 razy 2 zrobili i masz 16 sierpnia. I to tak jakby wydarzenie. W sensie tego dnia. Teraz dzień trzeci jest. No to to jest 16 sierpnia. Tak powiedzmy, nie? Że tak mogło być. No i co? I po prostu dyrektor, pani dyrektor po prostu wpuszcza ucznia, żeby sobie tak na chillu sobie wszedł do gabinetu. Jakby nigdy nic. Możesz sobie zabrać co chce, dosłownie. Jakby XD? Nie wiem, nie rozumiem. To jest trochę brak logiki, jak to mówię. Albo nie wiem, albo w Stanach jakoś inaczej na to patrzą. Chociaż wątpię, że tak jest. Ale co tam wiem. Co ja tam wiem? A i jeszcze zauważyłem, tak chodzę tutaj, że NPC po prostu też tak na chillu sobie czasami wchodzą. Ją widziałem, jak sobie raz tak po prostu z dupy kurwa wszedła do tego, sali dyrektorki. Więc no naprawdę, co? Pani dyrektor tylko raz się pojawia. Jej nawet nie ma w tej sali później. Ona się pojawia tylko dać ci niepotrzebny sidequest. Nie ma Stitcha. Ale to jest najbezpieczniejsze, że tak wychodzę. Ale no. Dobra, skręcam okno. Ja się nie będę pierdolić. To ma być speedrun. Wykorzystuję to, co mogę. Ale Olaf chrapie. Tego nie słychać. No, ale to słyszę. Chrapiący Olaf. Jezu. Super. To się teraz coś odjebało i to jest idealny moment, żeby sprawdzić to miejsce. Bo tutaj są rzeczy, które są mi potrzebne, że tak powiem. O, na przykład to. Na przykład to. Coś jeszcze? Nie, chyba. Chociaż? Nie, już nie ma. Dobra, tego nie naprawimy. Co jest zabawne, ten plakat Boniego z tą taką, co ma tutaj tę twarz jakby, o tu jest dosłownie, to jest zwykły Boni, nie? Ale ma twarz zniszczoną, przez co wygląda jak Withered Boni. Taki easter egg śmieszny, w sumie taki fajny easter egg. Tego nie mamy jeszcze. Tego też nie mamy. Ej, bo brakuje nam. To co ja tu jeszcze mam? Książka, to. A to jeszcze mam. Vulture. Ej. A. Tu mogę użyć, chyba. No, mogę. A, bo to było, dobra. Bo to trzeba było najpierw też naprawić. Zapomniałem totalnie. Tu jest jeszcze coś.
To się używało do naprawy, co nie? No tak. I powoli. Jeszcze jedna maszyna w zasadzie. W sumie dwie. Ale i tak to mogę już. Mogę? Nie, nie mogę. Okej, okay, okej, okay. Nie mogę. Już się za bardzo rozpędzam. Tutaj muszę te... to muszę włożyć do tej maszyny i z tej maszyny dostanę inny item, dzięki któremu będę mógł sobie wziąć inny ten. No, inny ten. Tak, dokładnie. Dokładnie to chciałbym powiedzieć. Inną nagrodę. Miałem wziąć nagrodę. Napierdalamy. Będę musiał tej tą maszynę jeszcze użyć pod koniec. W piątej nocy. Dobra. Mam tego 21, to powinno mi wystarczyć. Mam nadzieję, że mi się to zapisze. Będzie lipa, jak się tak nie stanie. Tu mogę wejść. Mogę. O, electric gun. To kolejna... kolejna rzecz. Ej, no to ja to, zaraz to mam wszystko zrobione. To jest do tego? Nie. To jest do tego? Nie. No to do tego jednego. Okej, okay, elegancko. Elektrogun. Dobra. Jeszcze patrzę, czy tutaj... nie pominąłem nic, na pewno. Uwielbiam, że teraz na chillu możemy sobie wejść, po prostu. W tej kuchni, jakby nigdy nic. To jest takie... okej. Okay. Skoro tu już byłeś? I guess. No, no właśnie. A, ona mówiła, ona narzekała, że pizza chujowa, że kiedyś była lepsza, ale... była... droższa. A on narzeka, okej, okay, on narzeka, że po prostu... jak to miejsce mogło się tak stoczyć? To piękne, cudowne miejsce. Które wcale nie śmierdzi zwłokami. Nie. Wait, wait. Bateria i tak. Poza tym tu chyba już niczego nie ma. Wiem, że ciemno. Chociaż trochę jaśniej ustawiłem, więc pewnie jest znośnie. Nie wiem, jak ja grałem pierwszy raz, to miałem naprawdę jasność na maksa włączoną, przez to, że... że mi tak światło napierdalało ze strony okna. Okej. Ciudu okej, okej, idu. O ty kurwa. Ja myślałem, że to cika. Dobra, nara, ja stąd idę. Ja sobie trochę poczekam, bo ja nie wiem, czy to się od razu tepa gdzieś idzie, czy po prostu teraz ma tak jakby swój czas po drugiej stronie, gdzie on musi najpierw pójść gdzieś. Mam nadzieję, że tak nie jest. By było chujowo, gdybym mnie złapał.
Przecież gdyby tutaj był, gdy ja się tu pojawiam. No chodzi tam. Słyszę, że dzwoni, ale... Nie chcę teraz zginąć. No kurwo jebana, dlaczego? Ja pierdolę. No i czekać, aż ktoś gdzieś pójdzie, nie? Obsraniec głupi. Yo, what the fuck? Ale Olaf się wygiął. On se teraz śpi w ogóle na dywanie, nie? I tak jak... Tak się normalnie ten... Nie dość, że się tak rozciągnął na całą długość. To jeszcze górę ciała tak kurwa tak, tak wygiął. Ja jakby... What? Że nogi... Nogi ma kurwa na lewą stronę położone? A góra ciała na przeciwną stronę, na prawą. I tak się zgiął chłop. I tak kurwa leży. Kurwa wygodnie ci tak? Kręgosłupa cię kurwa nie złamie. Ja pierdolę, pierwszy raz widzę, żebym tak spał. Ale mocno śpi. Pewnie mu wygodnie. Ten skurwysyn tam dalej chodzi. I co ja mam zrobić? Freddy, weź mi to pomóż. Proszę. Pomóż mi. Uratuj mnie. Hej Freddy. Nie wiem jak to szło. Taka nowa piosenka. FNAF. Co wyszła na rocznicę. Co to jest? A tu cika. Mam cię gdzieś cika. Mam cię naprawdę gdzieś. Ona mnie może zabić to. No. Elegancko. Ale to jest zwykły alarm. No i co zrobisz? Mnie tu już dawno nie ma. Ja se poszedłem. Za późno. Hehe, debil. Chyba, że to radio nie działa. Mam nadzieję, że Freddy działa, bo... Będzie chujnia, jak nie będzie działać. Jest ticket counter! Kurwa, się wystraszyłem go. Jest! Działa Freddy! Okej, okay, ale to zaraz. To jest ważne. Okej, okay, teraz mamy... S-gierkę już. Już mamy grę... Ogarnięto. Już mamy... Wygrana. Chyba, że nie. Chica, spierdalaj stąd. Dobra, mam już to. To jest bardzo ważne. Żeby to mieć. Stary, ty pojebało cię? Wkurwiłem go tym Freddy chyba. A Freddy mu głowę rozjebał. Ty kurwa... Ciebie pojebało.
Słuchajcie, ja wiem, że to... Można ustawić breakable items. Spierdalaj. Nie widzi mnie. Nie widzi mnie. Nie widzi, ślepy jesteś. A jak ja tam mam wejść teraz? Czekaj. Czy ja dobrze idę? Tak, do arcade. Wait, tam były drzwi zamknięte. Jak ja się miałem inaczej dostać do arcade? Okej, okay, to już powinienem mieć otwarte. Okej. Okay. Jest otwarte. Super. O! Elegancko, mamy wszystko co trzeba. Teraz jak umrzeć głupio, to to byłoby... Byłby grzech. Jak ja się tam mam teraz dostać? Ej. Tędy nie mogę. Tędy też nie mogę. Pozostaje to miejsce, ale tu był endoszkielet. Ej, bo ja mam teraz laga mózgu. Czekaj, what? Find a way into the arcade. Arcade jest tutaj. Tędy nie wejdę, tędy nie wejdę. Muszę wejść tutaj. Jak ja to zrobię? Ej, ja nie pamiętam jak ja to zrobiłem. Na drugiej, kurwa. Stary. It's too heavy. Stary! Jak ja tam mam wejść? Ej, bo ja teraz nie wiem. Ej, pojebie mnie zaraz. Jakby, co? Tu jest zamknięte, nie wejdę. Tu jest zdecydowanie zamknięte, sprawdzałem, nie wejdę. Tu też jest zamknięte, nie wejdę. Nie wiem. Ja tu piątej nocy dopiero wchodzę. Sprawdziłem po raz... Ja jebie. Nie. Sprawdziłem po raz piąty te same drzwi. Nie rozumiem. O kurwa.
Teraz pierdalam. Chciałem się do basenu wrócić, ale uznam, że nie. Dobra. Ej, bo mój mózg teraz paruje. Ja nie rozumiem teraz. Wait, it's too heavy. It's too heavy, powiedział. Trzeba coś... Mam tą dłoń. Mogę jej użyć. Jest klucz. Okej. W chuj tego nie pamiętałem. O nie, to było głupie. To było głupie. Szybko cutscenka. Lure some... okej. Bo nie lubi, jak się gra na jego gitarze. Teraz nie wiem, gdzie jest Springi. Springi. Boniuś. Króliczek. Nie wiem. Jakkolwiek na niego nie mówić. Ja mam nadzieję, że mam zapis. Bo jak nie, to... trochę przejebane. Powiedz, jak go zawołam tutaj? Ja będę tutaj. Czy ja zdążę przebiec? No, on by mi mógł z łatwością odciąć drogę. Ale mogę. Mogę spróbować. No jeszcze Chica. Nie! Tu nie jest Chica! Tu nie jest Chica! Okej. Okej, dude. Spadaj. Ale był blisko. Ale był kurwa blisko. Spierdalaj, chłopie. Chica! Po chuj! Ej, w sumie? W sumie? Chodź tu. Pojebał ją. Dobra. Nie wiem, czy on tamtego nie usłyszał, czy... tam się stało. Prawie mnie ujebał. Dobra. Teraz musimy iść do Jeffa, tak jak dobrze pamiętam, iść do Jeffa, spytać go o nowe te takie
No nie znam się na gitarach, a ja bym to nazwał sznurki do gitary. Wiadomo, o co chodzi. To pewnie ma jako swoją... Ej, stop. Dobra, nie. Najpierw muszę chyba zobaczyć tą gitarę. No ja... Dlaczego to jest tak... Tak strasznie liniowo zrobione. Tak... Lepiej to... Jakby... Z tej strony lepiej liniowo. Niż żeby było rozjebane jak Security Breach, ale... No z drugiej... No trochę ból, że nie możesz od razu iść po te sznurki, jak wiesz, że i tak musisz po nie iść. Okej. I teraz przyjdzie i powie: ej, co ty robisz? A ja powiem: ej, ho ho, to zrobiłem to i to. A on mówi: o mój Boże, naprawiasz wszystkie maszyny? Jesteś niesamowity, trzymaj kurwa 75 centów. Wiem, że to dużo, jak na takiego małego dzieciaka, ale nie wydaj wszystkiego od razu. I no. To samo mogę od razu. A nie, dobra. Myślałem, że to od razu się ten... No. I teraz mam voucher. I mam gierkę. Okej. I teraz potrzebuję drugi voucher. Mam nadzieję, że mnie stać. A, more tickets, okej. To wiemy, gdzie to znaleźć. Napierdalamy! Uwa, moja klawiatura cierpi. Nieważne. To powinno wystarczyć. No jak więcej? Się pogrzało. Kurwa. No ile można? Nie bulkuj już, proszę. Już stop bulking. Naprawdę, ty masz kurwa takie buły, że... Ty się w drzwiach nie zmieścisz, chłopie. Dobra. I ten sobie zostawiamy. Mamy... Gdzie to jest? Mamy voucher i mamy gierkę. I tam oczywiście możemy dostać więcej tych rzeczy. Ej, wait, trzy... Okej, cztery. Mam jeszcze cztery. Dobra. Bo jeszcze są te naklejki. Właśnie. Naklejkę mam. I to może coś też znaczyć. W sensie... Chyba te naklejki też muszę zbierać. Nie jestem pewny już. Szczerze. Chyba wolę to nazbierać. Zamiast później żałować, że tego nie robiłem. Dobra, dwoma palcami. Kurwa, prawie 13 zrobiłem. Dobra. Dobra, napierdalam jeszcze raz tak samo. Jestem mistrzem bulkingu. Napierdalam. Kurwa.
Nie. Dobra. Gdybym połowy nie zjebał i nie trafił nie ten przycisk, to by było lepiej. Ale okej. Idziemy po to. Gorzej jak to się zapisze. Dawaj to. Czym jeszcze brakuje? Na drugi. Tak, brakuje mi. Zdecydowanie mi brakuje. No się wyjebał. No ja. Dobra. Okej. Robimy to. Jak więcej? Jak moje palce już kurwa nie wytrzymują. I moja klawiatura tym bardziej. Dobra, ten sticker śmieszny. No. Jeszcze dwa vouchery potrzebuję. A. Okej. Przynajmniej jest 11. Ile ja mam monet? 4? To mi monetów nie zużywa. A to kurwa łatwo, ja myślałem, że mam tylko kilka prób. Ej, to jest. Jak to można robić w nieskończoność? Okej. Teraz zauważyłem, że trzeba mieć 20. Okej. Już mam. Całe kurde band Freddy'ego Fazbera. Tak, dokładnie. No to jeszcze napierdalam jeszcze kilka razy. A ta gierka jest pojebana. Scott, kurwa, co zrobiłeś? Co ty z Helpiego zrobiłeś? To jest jak te wszystkie historie. Jak są ci bully. Czy tacy prześladowcy, co właśnie dokuczają takiemu biednemu, małemu, tłustemu Helpiemu, to on postanawia się zemścić, idzie na siłownię i kolejnym razem jak ich spotyka, to wygląda właśnie tak i im napierdala po ryju wszystkim, mści się na nich. Dosłownie szura ryjami po asfalcie za karę. Okej, jest git. Sprawdzę, czy na pewno mam. Mam, okej. Jest zajebiście. Iść po tą gitarę, kurwa. Żeby ta gra się zapisała. Jak będę musiał znowu bulkować to wszystko. Ja nie wiem. Tylko niech światło nie zgaśnie, proszę. On tam jest. I ja pierdolę.
Wiedziałam. Się zastanawiałem, czy to jest Chica, czy to jest on, ale... Ja już słyszałem ten oddech. Ja wiedziałem, że to on. Chica tak nie oddycha. Ona dziwnie wrzeszczy, po prostu. Ona... skrzeczy dziwnie, ale... No, w taki sposób nie oddycha. Ona inaczej oddycha. No, bo tak... Każdy inaczej. Każdy ma swój sposób na oddychanie. To trochę jak w tym anime. Może ktoś kojarzy Demon Slayer. Masz różne techniki oddychania. Oddech. Ognia. Ha, co. A bym go kurwa pociachał. A bym go wziął i meczem go po kurwa rozkurwił. Niestety nie jestem Tanjiro. Nie. Słyszę. Pierwsze. Dowiedzieć się, gdzie jest przeciwnik. Żeby nie był przypadkiem w miejscu, w którym chcieliśmy się znaleźć. No. No fajnie, kurwa, się śmieje, ale... Idź gdzieś. Słyszę. Przyszedł, okej, z lewej strony chyba. Szam drzwi. Okej, idzie. Nie. To Chica? O nie, nie zbierajcie się tu. Okej. Fajnie, że w kółko chodzisz. Super. Teraz przynajmniej wiem, gdzie on jest. Dobra. I teraz... Iść do Jeffa znowu. Kto to wymyślił? No, dlaczego tak? Dlaczego ja tak muszę biegać tam i z powrotem? Ja nie rozumiem. No, myślałem, że ten gościu sobie poszedł, ale... No... To jest super mechanika, uwielbiam. Czego się wypierdala randomowo? Świetne. Ani hu? Huju. Hehehe. Dobra. Idziemy na śmietnik. Bo nie wiedząc czemu tam są tak zwane stringi do gitary. Tak. O, są. Guitar string. O, jeszcze ten. Spierdalaj. Idź. Idź sobie. Idź i nie wracaj, proszę cię. Żeby cię autobus spierdolnął. Oczywiście ja tak nie mówię.
wiecie, to tylko gra, nie? In-game, nie? In-game. Zabij się. In-game. Pamiętajcie. Dobra. Spadaj. Idę naprawić gitarę. I teraz przerażający moment. Mam nadzieję, że mam zapis już. Bo w przeciwnym razie to będzie przejebane. Jest? Proszę. Jest zapis. Okej. Okej. Fęk. O! Okej. Ja wiem, co ja zrobię. Ja go muszę zrobić. Bamboozled, tak zwany. Wait, ścika? Jest cicha. Się wystraszyłem. Jezus, ale to jest spojebane. Jak ta gra potrafi być straszna. To są tylko głupie piksele. Przecież. Jest nic strasznego. Dawaj. D. A, chuj. S. Ej. O kurwa, on biegnie. Po chuj zapalasz tą latarkę. To jest tak niepotrzebne. Dobra, bo teraz będzie chyba spacja. Co pamiętam. Nie wiem. W razie W trzymam też. Tak, spacja. Spierdalaj. Kurwa. Pamiętam, że pierwszy raz to ja tam zdechłem. Przecież, że złapał mnie chłopie. I wpierdolił z sosem. Co to kurwa było? Co to było? Mogę wyjść? Znaczy wejść? Okej. Dobra. Freddy Fazbear. O i ten. Stary. Ej no kurwa, co mi drzwi zamykasz? He, łatwo z nim. Łatwo, kurwa, trzeci dzień. Znaczy trzecia noc. Tak, to jest najlepsze. Jeśli przegrywasz, to nie da się złapać. Dzięki za radę. Idź do szkoły. O chuj. Ej, bo teraz... Ej, bo ja teraz muszę się wydostać z domu. A ja pamiętam jak. Ale nie, teraz jest... A nie, dobra. Teraz jest dzień. On w dzień nie atakuje. Z jakiegoś powodu w dzień nie atakuje. Ale jak jestem w nocy w domu i śpię, to też nie atakuje. Czyli w dzień nie atakuje. Atakuje mnie jak jestem w nocy
I wychodzę z pokoju, czy jak mnie zobaczy w domu. Kurwa, jest przyzwyczajony do pizzerii, przyszłem. Ja już kocham Freddy, ja kocham Freddy FNAF, ja już... Ja tylko do tej pizzerii chcę. Dobra. Zróbmy to szybko i bezboleśnie. Znaczy, żeby było bardzo boleśnie. W sumie. Zajeb mu. Dawaj. Zajeb mu. Pam, 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 pam. Czajcie, że on chciał pobić Freddy'ego Fazbera. Co za mały szczyl. Nie no. Ale dobrze, że mu zajebał. Pokaż, gdzie jest jego miejsce. Frajer jebany. Za kogo on się uważa? Dobra. Tu też nie muszę. Nic ten. Czy ja znalazłem... Wait. Czy ja w trzeciej... Ja nie znalazłem tego. Od starego. Nie gadaj. Nie gadaj, że jak nie znalazłem to w tamtej nocy. Że w tej nocy już chujnia. Że już po ptokach. Tak zwane. Nie, nawet tak nie mów. Nie. No zapomniałem się rozejrzeć, no. Pierdolę to dziecko. Znaczy, co? Nie w takim sensie. Tu coś leży, ale to jest krzesło. Raczej. A kurwa, to jest Bonnie! Achievement dostałem. To jest krzesło. Po chuju. Dobra. Jak się spodziewałem. No i co? I co się z tu zapadło i gościa nie ma? Co kurwa do Bakrusu wpadł? I Spring Bonnie tu przyjdzie? Czy tam Pit Bonnie? Yellow Rabbit. Kto jak chce. Nie, ale... Jeśli przez to... Teraz nie może się pojawić kolejna rzecz. Że nie zebrałem w tamtej nocy. Tego od starego. Trochę XD. Trochę chujowo. W sensie ja rozumiem, że secret zakończenie. Że trzeba się postarać, nie? Ale to jest po prostu good ending. I tak, aż tak bardzo nie powinno być. W sensie, jak chcesz secret zakończenie, to musisz się postarać o te minigierki. Czy tutaj gdzieś znajdę?
Może tu znajdę. Czego mam wrażenie, że tu powinno być? O, tego nie widziałem. Nie widział mnie. Łatwo z tobą. Okej, tego nie widziałem. Bo faktycznie byłem te fajerwerki wcześniej kupić. I chłop po prostu podstawił. Wiecie, to wyglądało tak. Aha. To dosłownie wyglądało tak, że o, chłop se podchodzi randomowo do drzwi, podstawia, w sensie puka pod drzwi, podstawia pod dynamit, nagle wychodzi Freddy z dupy i jakby, wiecie, z mojej perspektywy to było takie, aha, co tu się właśnie odjebało? Jakby skąd on wiedział, że tam jest Freddy i dlaczego Freddy tam jest i w ogóle, nie? I to było dla mnie takie, what? Question mark. Jakby nie rozumiałem tego strasznie. Teraz rozumiem. Ale to trochę głupie, że jak nie masz tego, w sensie nie, odwrotnie, że jak już to masz, to nie masz tego pokazane, że ten Freddy tam jest. Tylko od razu masz tą cutscenkę tak jakby, że on tam podstawia ten dynamit i z jakiegoś powodu to wie, że on tam jest. Jakby to było dziwne, ale okej. Szczerze nie musiałem na to zbierać. Co ja wolę? Gaming device czy Freddy Mask? Mogę ci to dać. A, nie chcę. To mogę ci dać pieniądze. Chcesz? Nie chcę pieniędzy. O, co ty pierdolisz? Każdy chce pieniądze. Nie, no dawaj. Maska Freddy w nam będzie moja. To dawaj ten. Ej, co to jest? Ej, ja tego nie miałem. Ozwa, nie wiedziałem, że ty tu jesteś. Hej. Co? Nie wyglądasz zbyt dobrze. O, twój ojciec tu jest. Wygląda na to, że musisz się pożegnać. Run. Co? Ja tego nie widziałem. W sensie ja po prostu se tradowałem z tym gościem. I wyszłem. Ja nie miałem tak, że ona tam wychodzi. I że jest jakakolwiek rozmowa między nami. Jakby, what? Tak samo, że stary tam się pojawia tak z dupy? What? Nie rozumiem. Ej, ja nie wiem, czy to był jakiś easter egg. Czy to tak miało być, czy... Ja, mój mózg już teraz już nie ogarnia.
Czemu tu jest światło ugaszone? Kurwa. Dlaczego tu są światła pogaszone? A biorę tą zajebaną drabinę już. Jak się chodzi, tak? I przerywa animację, to nie hałasuje. Taki protip. To jest w sumie taki Bulking 2.0. Na razie ta drobina jeszcze tam jest. On jest zbyt blisko, on sobie musi przejść. Aha! Tu jest! Ej, ja myślę, że on tu jest na dole. Dobra, ale został moją drabinę. I tak w ogóle niepodejrzanie stanął przed moją szafą. Zostaw tą drabinę. Podejrzany gościu. Pełne skupienia. Kurwa, on tu idzie. Ja pierdolę. Okej, przejdzie? Idzie, ale roamuje dookoła. Tak, tak, idź tam. Idź, idź. Spierdalaj. Myślałem, że pod drabinę mi podjebał. Ja jej tylko przez chwilę nie widziałem, już zawał miałem. Okej. Nie wiem, może się opłacało przechodzić to kolejny raz. Może, nie wiem. Może też być tak, że niektóre rzeczy tylko są na wyższych poziomach trudności, ale to było głupie. Dlaczego to akurat miałoby być? Przecież to nie było nic. To nie było nic takiego szczególnie ważnego. Po prostu się pojawiła. Miała. O, ty też tu jesteś. Super. Jest zdjęcie. Okej. Może jest szansa.
Dobra. No i to właśnie, to wygląda tak XD. Że ta animacja wygląda tak XD. Co jest Freddy? Nie wiem, nie... Nie jest to jakaś... Najpiękniejsza animacja. Okej. I teraz rzecz, która jest bardzo dziwna. Jak teraz wejdziesz w kamery, masz buga i musisz wyjść jeszcze raz. To jest pojebane, musisz z nią pogadać. W ogóle tu jest pierścionek starego, więc jeszcze mam szansę. Mam szansę to zrobić. Czekaj. Wait. Jeden... Nie, to nie jest. 5 na 5, 3 na 1. Czwórki nie mam. Gdzie jest czwórka? Nie mam czwórki. Ej, nie wiem. Gdzie ona niby była? Dobra, bo teraz jest check the cameras i jak mamy objective check the cameras, to wtedy jest... Aha, miałem coś innego zrobić. Wtedy... A to sprawdzenie kamery jest dziwne, mogli nawet na myszce to zrobić. Jeśli tego nie zrobimy, w sensie jeśli nie będzie check the cameras i spojrzymy wcześniej na kamerę, będziemy tam widzieć zbugowanego Springboniego w tamtym pokoju, gdzie jest tam jumpscare. I gra się zbuguje. Simply. Distract the creature. To nie będzie aż takie łatwe, jak myślałem. Chociaż. Nie, rozjebał to. No i dziewczynki nie ma, o, gdzie, no mogła być, kurwa, okej, okay, o tym zapomniałam. I teraz znowu jeszcze gdy kamera, dopiero możemy. O, gdzie on może ją zabierać? Ciekawe. Ej no, co jest tu, Chico? Teraz nie. Rozglądam się za tym. Dobra, nie, no ja tu słyszałem. On tu mówił o tym, że... O, czy... Znowu dzwoni. Okej, mogę go tak pominąć. Czy patrzyłeś kiedyś tak długo na kamery? Na kamery, na animatroniki, że inne rzeczy wyglądały dla ciebie jak animatroniki czy coś. Patrzysz na babeczkę. Co to było? Czy masz wrażenie, że babeczka ma oczy na ciebie patrzy? On tu idzie. Chyba. Okej. Przeszedł obok. Tu nie wiedziałem, co mam zrobić. O kurwa. Jak działa Freddy? Ja się zesrałem. Ej, bo ja Freddy'ego nigdy tak nie spotkałem.
to oznacza, że Freddy tam jest w tym pokoju. I nie mogę tam wchodzić. Czy że nie mogę przejść przez te drzwi? O kurwa. Lupujemy. Dead by Daylight. FNAF X Dead by Daylight. O nie. Nie widziałeś mnie. Nie atakuj mnie. F, kurwa. Ja nie wiem. Ja nie wiem co ja klikałem spację. Klikałem spację, Wszystko tylko nie to co miałem. W sumie nie wiem, to w sumie logiczne, miałem go flashować, więc... Na flashlight, nie? Ale... Stres. Szczerze? Powinienem już nie żyć. Powinien mnie, dosłownie, już powinien mnie dopaść. To jest niemożliwe, jak ja to przeżyłem. Tyle, ile gościu mnie... On mnie już oszczędził pewnie. Szczerze, jak pomyliłem już przycisk, kliknąłem spację, kliknąłem E, dwa razy kliknąłem to, co w ogóle nie miałem kliknąć, to już powinienem je dawno zajebać. Ale czekał, cierpliwie aż kliknę F. To naprawdę szacun. Kurwa, on jest pod... Nie wierzę. Ej, przestań! Nie rób mi tak! Random screamery, kurwa. F. No i co F ma do tego? Już mogli E dać. To nie jest flashlight. Dobra, wstawaj szybciej, no kurwa, ile można? Aha, i mnie zostawiła. O, teraz wyskoczy. Będzie spierdalanko. A, teraz E. Oczywiście, no oczywiście. Boni, jakby mnie teraz złapał, widzę tą łapę. Co? Zgasił prąd i włączył? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Ha. Oswald! Skopię ci dupę! Dobra. Speedrun, lecimy. Okej. Okay. To jest finał. Ja pierdolę. No nie zrobiłem tego. No, jakie to jest chyba Freddy, przystojniak, ale to jest kurwa głupie, to jest po prostu głupie, że nie zbierzesz jednej rzeczy w czwartej nocy, tak jak ja to zrobiłem, i nie możesz tego nadrobić. No tyle się natrudziłem. Nawet na cięższym poziomie trudności przechodzę niż wcześniej. Nie no kurwa, no nie wierzę. No i gościu se kurwa gra, nie?
Albo mogę tu jeszcze znaleźć. Nie, no nie znajdę. No nie chuja. No jak to mnie wkurwia. Ale przynajmniej zobaczyłem coś, czego wcześniej nie widziałem. Czyli tego Freddy'ego i tą scenę z tą koleżanką. To przynajmniej tyle. To mnie zaciekawiło. A! Klikaj, klikaj, kurwa. Z tym miałem problem. Z tym miałem ostatnio też. To mi się zbugowało w chuj. To też mi się zbugowało. Że mogłem napierdalać. Ja w to napierdalałem, to się nie otwierało. I tak dwa razy. Dosłownie. Ja, dobra.